Tak. Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie to taki odcinek, prezentacja moich mieszanek, które ja stosuję w sezonie jesienno-zimowym. Uważam, że każdy hodowca, który chciałby postawić na suplementację ziołową, powinien takie mieszanki sobie w swojej hodowli posiadać. Ja stosuję te mieszanki od 2 lat, czego dowodem były w tym roku moje wyniki lotowe na gołębie młode, które poprawiłem z poprzedniego roku, wskakując o 26 oczek w górę. Także wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik. Kolejne loty młodych powinny być jeszcze lepsze. Do tego dążę, do tego chciałbym dążyć, żeby te wyniki były coraz lepsze. A dzisiaj tak nagrywam z marszu. Nie mam drugiej kamery, zepsuł mi się laptop. Będę musiał to wszystko nagrać na żywce, jak to się mówi. Ale dzisiaj chciałbym wam właśnie te mieszanki tutaj zaprezentować. Te mieszanki stosowane są u mnie w hodowli z bardzo dobrym skutkiem. Jak widzicie, wszystkie te, które tutaj zaprezentuję, podawane są regularnie przez cały okres jesienno-zimowy. Jest tych mieszanek tutaj 6 mieszanek ziołowych oraz 6 dodatków witaminizowanych, które ja w hodowli regularnie stosuję. Także za chwileczkę tutaj przyjdziemy z powrotem. Póki co jeszcze zaprezentuję hodowlę, jak się gołębie pierzą, co podajemy do karmy, jaką karmę i tak dalej, i tak dalej. Także za chwileczkę będziemy kontynuować, moi drodzy, a tymczasem przejdziemy do gołębników. Tak, moi drodzy, jesteśmy w gołębniczkach, już tutaj jesteśmy w gołębniku lotowym, który postanowiłem tutaj oczywiście teraz otworzyć dla wszystkich gołębi. Są tutaj teraz gołębie zarówno stare, jak i gołębie roczne. Oczywiście młode, które brały udział w tegorocznych, że tak powiem, zawodach. Chodzi o gołębie młode. I tutaj te gołębie młode zostały przeniesione. Planem jest, moi drodzy, ja je tutaj teraz na wolierce wam zaprezentuję. Wszystkie gołąbki tutaj, które brały udział w lotach gołębi młodych, zostały tutaj przeniesione. Planem jest, moi drodzy, lotować gołębiami starymi. W przyszłym roku chciałbym spróbować, jak to będzie wyglądało. Także tutaj po prostu przymierzamy się oczywiście do lotów gołębi starych. Te gołębie się teraz pierzą. Jak widzicie, jest tutaj masę piór. Może teraz już jest trochę, bo tutaj trochę posprzątałem wczoraj, ale tych piór jest tutaj akurat nie jest tak dużo, ale było tych piór naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tutaj mamy chodnego, pstrego mojego ulubieńca, pupilka. Wczoraj mi się stracił, gonił go jastrząb intensywnie. Muszę wam powiedzieć, że w tym roku tutaj u mnie zaczął intensywnie zalatywać jastrząb, co mnie troszkę martwi, ale nie jest to jakiś tam straszny problem, ponieważ gołębie nie złapał mi ani jednego gołębia. Jednego gołębia mi tu poturbował, tego czerwonego. Tutaj ma rozbite skrzydło. Skrzydło nie jest złamane, jest stłuczone. Oglądałem, wszystko jest gitara. Nie ma tutaj żadnych ran szarpanych ani nic takiego. Myślę, że ten gołąb za niedługo do siebie dojdzie. Jest to gołąbek po tych moich rdzennych jansenach. Taki wyszedł czerwony. Także tak to wygląda, moi drodzy. Są tu też późne młode, tak jak ten gołąbek, zaobrączkowane na starych obrączkach. Jest to gołąb z tych moich Ardenów w skrzyżówce z gołębiami Bernd Morsnowski. Kilka tych gołębi takich późnych wypuściłem. Nie będą one brały udziału w lotach, to na pewno, bo są na starych obrączkach, ale będą pracować jako mamki, moi drodzy, ponieważ mam 34 gołębie młode, które brały udział w lotach, więc część gołębi będzie musiała po prostu pracować za mamki, wychowując mi młode po parach, które będą lotowane. Także będę się przymierzał oczywiście tutaj do tego, żeby bardzo fajnie
te gołębie poparować. Oczywiście będzie mi w tym pomagał mój kolega, który ma, że tak powiem, do tego oko i będzie mnie tutaj instruował, którą parę, z którą tutaj sobie po prostu sparować. Także tak to, moi drodzy, teraz wygląda. Gołąbki, jak widzicie, tutaj wszystkie są w tym gołębniku. Jest ich tutaj około 70 wszystkich tych gołębi, również razem z tymi gołębiami młodymi, które brały udział w lotach w tym roku. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Zaraz przejdziemy tam do spichlerza, pokażę wam, jaką gołębię dostają karmę. O, tu sobie siedzi jeden późniak na skrzydełku, leży sobie i to są gołębie, które będą mi robić zamanki w tym roku prawdopodobnie i będę chciał po prostu te jajka po tych parach najlepszych podkładać. Taki jest pomysł, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy to się sprawdzi, czy nie. To wszystko oczywiście pokażę czas i pokażę tutaj, no wiadomo, wszystko się w praniu okaże. A przejdziemy do mojego spichlerza, moi drodzy. Pokażę wam, jaka karma idzie teraz. Ta karma jest naprawdę bardzo uboga. Nie jeden z was na pewno pomyśli, że jestem jakimś wariatem, ale za chwileczkę wam tutaj tą karmę zaprezentuję. A więc tak, moi drodzy, widzicie, tutaj taką karmę dostają teraz gołębie. Jest to karma, nie mam tutaj włączonej latarki, nie da się podczas nagrywania włączyć tutaj już lampy, więc niestety takie światło, więc zobaczycie sobie. Jest tutaj przewaga w tej karmie, moi drodzy, przewaga pszenicy. Ona tak wygląda w tym kubeczku, jak się ją rozsypie, to ona jest zdecydowanie inna. Ja może ją rozsypię na stole, może jednak zrobię to i będziecie mogli sobie zobaczyć, co jest. Coś mi ta kamera nie wyostrza. Możecie mogli sobie zobaczyć, co w tej karmie jest. Ja ją tutaj może rozsypię. Nie szkodzi, że ona jest tutaj rozsypana. Tak ta karma wygląda, moi drodzy. Jest tutaj przewaga pszenicy, ale jest tutaj domieszana do tego mieszanka uniwersalna, spoczynkowa. Mieszanka taka, która ma w sobie trochę tutaj oleistych nasion, ale moim zdaniem to wystarczy do tego, żeby te gołębie w miarę, powiedzmy w miarę, nie w miarę, ale no muszą się dobrze wypierzyć, żeby w przygotowaniu do lotów miały komplet lotek i wszystkie pióra, szczególnie okrywowe, żeby wszystko było podopinane tak, jak powinno to wyglądać. I przejdziemy, moi drodzy, za chwileczkę oczywiście do prezentacji tych moich mieszanek. Ja jeszcze zapomniałem dodać, że idzie do, oczywiście do karmy idą minerały. Jest to gryt mineralny z anyżem i z muszlami ostryk z firmy Manitoba i idzie tutaj Ninevita, czyli tak zwana MM-ka. To wszystko na bieżąco gołębie dostają po prostu jako dodatki, żeby były zdrowe i tak dalej. Oczywiście standardowo również powróciłem do zakwaszacza, ocet jabłkowy. W mojej, że tak powiem, kuchni znajduje się również ronidazol, w razie jakby było coś. Jest kefir, który także podaje do wody, znaczy do wody na karmę, moi drodzy. No i oczywiście miód, to wszystko idzie regularnie teraz dla gołębi na karmę i do wody, tak jak widzieliście. I przechodzimy, moi drodzy, do tego, do tej prezentacji. Opowiem wam wszystko o tych mieszankach, które będę stosował. Będziecie mogli sobie ewentualnie zakupić i zastanowić się, czy warto, czy nie warto, tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam, już za chwileczkę opowiem o tych mieszankach coś nie coś. I żebyście też oczywiście wiedzieli, co jest podawane w mojej, nie ściemniam, to wszystko, co widzicie tutaj, jest podawane w mojej hodowli przez cały sezon, aż do wiosny. Także za chwileczkę powracam.
tak jak mówię, dzisiaj nie będzie ten film montowany na komputerze. Coś mi się tam stało, komputer się nie włącza. Jest też problem z tym, bo nie będę mógł drukować etykietek na produkty, niestety, ale myślę, że to nie będzie problem, ponieważ będę instruował również moich przyszłych, ewentualnych nabywców moich mieszanek, która mieszanka jest która, żebyście mogli sobie też podczas zamówienia wiedzieć, która jest która i tak dalej, i tak dalej. Tak jak tutaj wspomniałem, idzie karma spoczynkowa z domieszką karmy, z domieszką pszenicy. I taka karma, moi drodzy, ja ją sobie tutaj sypię do kubeczka, żeby nie marnować. I taka karma jest podawana. A teraz przystąpimy do prezentacji moich produktów. Zaczniemy tutaj, moi drodzy, od waszej lewej strony. Pierwszą mieszanką, wydaje mi się, najważniejszą teraz w tym okresie pierzeniowym gołębi jest mieszanka wzmacniająca upierzenie. Z czego składa się ta mieszanka? Tutaj są oczywiście w składzie wymienione niektóre surowce, które są zawarte w tej mieszance. Między innymi jest to mielony chmiel, fiołek trójbarwny, jasnota biała, kozieradka, lawenda, len, łopian, rokitnik. Także tutaj tych surowców jest w tej mieszance 12. Mieszanka w profilaktyce podczas pierzenia się gołębi oraz ptaków hodowlanych również może być stosowana w hodowli kur ozdobnych, jak również ptaków jakichś tam, powiedzmy, egzotycznych, ale głównie chodzi tutaj o drób. Mieszanka wzmacniająca upierzenie. Ma ona za zadanie wzmocnić wyrastające nowe pióra. Mieszanka zawiera w sobie bardzo dużo witamin takich jak C, P i K oraz fosforany i związki siarczanowe, które budują pióra. Jest to mieszanka wzmacniająca upierzenie. Nie będę tutaj rozdrabniał się na jakieś kwestie szczegółowe. Wydaje mi się, że ktoś, kto trochę zna się na ziołach, poznając ten skład tej mieszanki, będzie wiedział, że jest to dobra mieszanka. Kolejną mieszanką, która doskonale służy jako uzupełnienie witaminy organizmu gołębia, witaminy, jest to mieszanka warzywna, warzywa suszone. Jest tutaj 5 czy 6 warzyw. Jest gryz marchew, suszony gryz pietruszki, korzeń, pasternak, kostka, por płatek, cebula płatek, seler kostka i pieprz ziołowy, moi drodzy. I mieszanka ta nie zawiera soli. To nie jest wegeta do zupy, tylko jest to mieszanka specjalnie skomponowana dla gołębi jako uzupełnienie witaminy i minerały, sole mineralne i tak dalej, i tak dalej. Nie każdy ma czas, moi drodzy, żeby siedzieć w kuchni, blendować warzywa, mieszać to z karmą i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie gotowy produkt. Są to warzywa suszone, które idealnie komponują się z karmą. Nie trzeba zwilżać karmy, moi drodzy, żeby to podać. Wystarczy to zmieszać z karmą normalnie na sucho. Gołębie sobie to doskonale wydziobują. Następna mieszanka podczas okresu pierzenia, moim zdaniem, bardzo, bardzo wskazana i bardzo doskonała, ponieważ są to wytłoczyny olei zimno tłoczonych, z których po prostu to wytłoczyn produkujemy. Firma Aleziółko produkuje dla mnie takie oto makuchy. Nazywa się to makuch i są tutaj makuchy z wytłoczyn z czarnuszki, z ostropestu, z lnu, z konopi i z rzepaku. Dlatego ta mieszanka jest tak ważna, ponieważ ma ona w sobie te produkty, które ułatwiają gołębiom zrzucenie starego upierzenia. W składzie te, które wymieniłem, czyli czarnuszka, ostropest, len, konopia i rzepak, wszystkiego po 20%. Makuchy Mix 5. Kapitalna, stosunkowo bardzo tania mieszanka, którą polecam podczas pierzenia. Kolejna mieszanka sztandarowa już, moi drodzy,
mój sztandarowy produkt, że tak powiem, bardzo, bardzo ceniony i często, najczęściej kupowany praktycznie jest to kobylak, czyli wyciąg z korzenia szczawiu lancetowatego. Kobylak ma działania antybiotyczne, pomaga regulować przemianę materii w profilaktyce, w biegunkach i niestrawności, wspomagająco przy zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego, jako profilaktyka antywirusowa i przeciwbakteryjna u gołębi oraz ptaków hodowlanych. Jeżeli by wystąpiła, tym bardziej, że teraz jest, moi drodzy, jesień, zaczyna się wilgoć, w wielu gołębnikach jest to potworny problem z tą wilgocią. Gdy pojawia się wilgoć, pojawiają się jakiegoś rodzaju zagrzybienia, czy to wola, czy jakieś inne, jak również występują biegunki, moi drodzy. Na biegunkę nie ma nic lepszego jak ta oto mieszanka, czyli kobylak dzikich szar. Polecam bardzo serdecznie każdemu hodowcy, który stawia, tak jak mówię, stawia na naturalne produkty ziołowe i chciałby, żeby jego hodowla była oparta o tą suplementację, którą ja każdemu hodowcy z całego serca proponuję. Dodam tylko, że bardzo dużo hodowców lotuje na moich produktach. Jest tych hodowców dosyć sporo, z bardzo dobrymi oczywiście wynikami lotowymi, także tutaj nie ma co w ogóle ukrywać, że jednak ta suplementacja bardzo, bardzo dobrze sprawdza się również w innych hodowlach, nie tylko u mnie. Kolejna mieszanka, o której chciałbym powiedzieć, jest to mieszanka na odporność. W tym przypadku wszystkie surowce, które tu są zawarte, widzicie, ona ma taki kolor czerwony. Wszystkie surowce, które są zawarte w tej mieszance, są to mielone kwiaty czerwone, takie jak hibiskus, dzika róża, dziki bez czarny, malwa czarna oraz inne kwiaty zawierające karotenoidy, sole mineralne oraz związki organiczne poprawiające odporność. Ta mieszanka ma bardzo, bardzo, że tak powiem, intensywny zapach i bardzo dobre działanie w kierunku systemu immunologicznego ptaków hodowlanych, głównie właśnie gołębi. Stymuluje ona ten system immunologiczny do produkcji przeciwciał, co powoduje, że gołębie są zdrowsze i mniej łapią jakiekolwiek infekcje. Mieszanka na odporność. Kolejna mieszanka, jest to mieszanka do zaparzania, znana i ceniona. Również dla ludzi jest to jeżówka purpurowa. Mieszanka, którą ja stosuję u gołębi cały rok. Jest to mieszanka, która służy jako napar. Można to zaparzyć, podać do picia z miodem, z propolisem. Nic się nie dzieje. Nawet fajnie, jak do tego dodamy łyżkę miodu i propolisu. Ma ona wtedy takie spotęgowane, super działanie. No i również ona wpływa na system immunologiczny, czyli na odporność gołębi. Teraz zajmiemy się kolejnymi produktami. Są to dodatki witaminizowane. Pierwszym z takich, który tutaj sobie wyciągłem, jest Superwit EcoMix 12. Jest to witamina, taka witamina w proszku, która składa się z 12 witamin. W tej mieszance znajdują się witaminy A, witamina D3, E, witamina B1, B2, B6, B12, witamina PP, biotyna, witamina K3, B3, witamina C w bardzo dużej ilości, chlorek choliny, kwas foliowy, betaina, DL metionina i lizyna. I tutaj proponuję również sobie to stosować. Jest to bardzo fajny produkt, bardzo łatwo rozprowadza się w wodzie. W zasadzie polecam tylko i wyłącznie do stosowania do wody, do rozpuszczenia w wodzie. Jak ją rozpuścicie, będzie taka żółta orężatka, jak wibowit dla dzieci. Polecam. Kolejna mieszanka, dodatek witaminizowany, który powinien się znaleźć w hodowli w okresie jesienno-zimowym, gdzie kokcydia namnażają się intensywnie i żeby nie przekroczyć tego stężenia kokcydiów w naszych gołębnikach, mieszanka, która
pod nazwą Coxy Killer 100 sprawdza się znakomicie. Jest to tylko i wyłącznie produkt ziołowy składający się z trzech surowców. Tymi surowcami jest dzika róża, tymianek i jeżówka. Są to zioła skondensowane, tutaj zawarte w 50-gramowej takiej saszetce. Produkt do podawania zarówno do wody, jak i na karmę. Polecam. Cena tego jest naprawdę niska. Wejdziecie sobie na link, który będzie w opisie filmu. Będziecie mogli sobie zobaczyć, jaka jest cena tego produktu. Nie jest to drogi produkt, a bardzo, bardzo wydajny. Kolejnym produktem jest super, super produkt Super Gold Pigeons 2. Jest to produkt, który zawiera zagraniczne składniki, takie jak jest tutaj też oczywiście nasza polska pokrzywa, ale głównymi tutaj składnikami są takie składniki jak eleuterokok kolczasty, żeńszeń, fenkuł włoski i tutaj są również zmielone i suszone skórki i rdzeń cytrusów oraz mąka świętojańska, ale głównie chodzi tutaj o żeńszeń, ten żeńszeń syberyjski, który tutaj jest zawarty w tej mieszance, jak również żeńszeń panax, chiński żeńszeń oraz fenkuł włoski, koper. No i tutaj też również są drożdże i tak jak wspomniałem, zmielone na taki pyłek praktycznie cytrusy, rdzenie i skórki cytrusów. Działa ta mieszanka bardzo doskonale, jeżeli chodzi o regulowanie metabolizmu. Zresztą tutaj też również na tej saszetce pisze, a ma działanie również na system immunologiczny i tak jak w pozostałych mieszankach, również wskazana jest w sezonie jesienno-zimowym. Super Gold Pigeons 2. Polecam, super produkt, naprawdę warto zakupić sobie. I tutaj kolejny, jest to Cassia Pigeons 100% wapnia, który pochodzi ze skał mielonych, pozyskiwany z Ant, z takich gór, jak ktoś zna się na geografii, to wie. No i tutaj jest tylko po prostu 100% tego wapnia, który, tak jak mówiłem, pozyskujemy ze skał mielonych. Firma, która dla mnie to produkuje, pozyskuje to z gór, z Ant, mają tam kopalinę, kopią to i tutaj jest 100% skała wapienna. Czyli naturalny produkt, nie ma nic domieszane, jakichś chemikaliów na wzmocnienie smaku, czy zapachu, czy czegokolwiek. Gołębie to jedzą i na pewno możemy mieć gwarancję, że jedzą coś naturalnego. Kolejnym produktem, który mi się tutaj nawinął, jest kolejna witamina. Jest to multiwitamina wzmocniona w aminokwasy, w takie związki, sole mineralne i tak dalej, dodatki. Jest to Super Vidlite 2 Ecomix 12. Multiwitamina, tak jak mówię, wzmocniona. Praktycznie to są wszystkie te same witaminy i no w podwójnej jak gdyby dawce. No i tutaj jeszcze witaminy E jest troszkę jak gdyby więcej, z tego co tu widzę na etykiecie. Jest tu też witamina K3, też jak gdyby w zwiększonej dawce. Polecam bardzo serdecznie. Jest to też również produkt tylko i wyłącznie do wody, chociaż możecie próbować, jeżeli ktoś by sobie zakupił, podać to również na karmę. Nic to nie przeszkadza, ale wydaje mi się, że lepiej piją to gołębie z miodem i z po prostu jako dodatek po prostu do wody, jako napój. Super Vit Light 2 Ecomix 12 multivitamina. I kolejny produkt, który również jest produktem 100% naturalnym. Jest to wyciąg z silimaryny naturalnej, wyciąg z ostropestu. Jest to Silimarix EcoStar 60. Taka gwiazda, jeżeli chodzi o regulowanie
przemiany materii w wątrobie i działa również osłonowo na wątrobę. Także tutaj w składzie są drożdże rozpuszczalne, destylaty zbożowe, pszenica miękka, oczyszczony ekstrakt z nasion ostropestu w 60%, kasza pszeniczna i aromaty naturalne. Produkt, który wydaje mi się powinien w hodowli się znaleźć, ponieważ przy jakichkolwiek kuracjach antybiotykami czy jakiegokolwiek kuracji, jak ktoś przeprowadza po prostu na żółty guzek jakimiś środkami chemicznymi, trichonidazol czy jakieś inne produkty, one bardzo osłabiają wątrobę, a ten produkt będzie miał za zadanie tą wątrobę zregenerować. Także to tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o tą prezentację, o ten krótki film. Przypominam, że mieszanki dostępne są u mnie na moim sklepie internetowym www.gołębie-ziola.pl i polecam sobie zajrzeć, w opisie filmu macie link i wszystkie mieszanki, które tam są, znajdują się, są w moim sklepie dostępne. Nie mam w sprzedaży jedynie olejów, bo tych olejów na razie nie sprowadzam. Są zbyt drogie i nikt tego nie chce kupować. Wiadomo, każdy dzisiaj dba o kieszeń, żeby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy i każdy dba o to, żeby tych pieniędzy było jak najwięcej, więc dlatego też nie kupujemy drogich olejów. Możemy takie oleje sobie kupić w sklepie zielarskim. Są dostępne, także na karmę polecam również jak coś. A tutaj, tak jak wspomniałem, te mieszanki, które zaprezentowałem, polecam sobie zamówić u mnie na sklepie. Przejdziemy jeszcze do gołąbków. Ja ich dzisiaj puszczał nie będę, za niedługo muszę się zbierać do pracy. A tak jak wspomniałem wcześniej, gołębie są już rozdzielone, są już połączone. Gołębnik młodych gołębi jest zabezpieczony, jak widzicie, zamknięty. Tam będą siedzieć sobie samiczki. Właśnie po rozdzieleniu, gdy już będą przeprowadzone kuracje odrobaczające i tak dalej, i tak dalej. A za chwileczkę też przystąpię do karmienia. Gołębie zostaną pokarmione. I moi drodzy, jeżeli o dzisiejszą relację chodzi i prezentację tych moich ziół, to tyle. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do zakupów. Naprawdę, jeżeli ktoś stawia na naturalność, na naturalne produkty, na suplementację ziołową, to polecam tą suplementację z mojego sklepu. Wszystko tutaj, co zaprezentowałem, jest naprawdę, moi drodzy, bardzo dobre i w 100% naturalne. Także zapraszam, pozdrawiam serdecznie, życzę udanego sezonu spoczynkowego i przygotowujemy się, moi drodzy, do sezonu na gołębie stare. Mam nadzieję, że uda mi się w tym roku lotować gołębiami starymi. Oczywiście wszystko pokaże zima, jak przebiegnie zima, jak przebiegnie to pierzenie, czy te gołębie się wypierzą, czy nie. Może troszkę tą karmę, którą prezentowałem, wzmocnię. Chociaż wydaje mi się, że te produkty, które dostają gołębie, mianowicie produkty tutaj takie jak właśnie Makuchy Mix 5, jak również mieszanka wzmacniająca upierzenie, te produkty z powodzeniem powinny pomóc w tym, żeby gołębie wypierzyły się w sposób, powiedzmy, optymalny. Pozdrawiam, życzę miłego dnia, zapraszam oczywiście do zakupów i śledźcie kanał, polecajcie i do zobaczenia wkrótce. Dobry lot.